Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. No i w tym odcinku będziemy miał wojnę z Beludżystanem. Tak, ale przy okazji też z Adalem. Dlatego też zgodziłem się na tą wojnę. Poza tym mam nowego sojusznika Oman, który mógłby być równie dobrze moim wasalem, ale z jakichś to powodów typu podstawa ekonomiczna Osmanów jest w porównaniu do Omanu minus 59, co uniemożliwia mi wzięcie wasalizacji dla Omanu, a przydałby mi się taki potężny wasal. W planach jest anektowanie Mołdawii, więc jest ok. Dobra. I mam wojnę z całym Adalem, czyli tak, muszę wyjechać, bo tutaj już ustawiałem armię w poprzednim odcinku. Okej, okay. Ile Adal ma w ogóle wojska? Armię Adal 68 tysięcy, kurde. No z jednej strony trochę mnie to boli, ale z drugiej strony okej, okay. I w poprzednim odcinku mnie krzyżacy wezwali mnie do wojny. Znaczy nie w poprzednim odcinku, pomiędzy odcinkami wezwali mnie do wojny. Zająłem te 4 prowincje. Też nie wiem w sumie dlaczego, ale jakoś tak się złożyło. No i przy okazji też Austria wezwała mnie do wojny z Memminganem. No i Austria się powiększyła, no i na moje nieszczęście w sumie też, bo będę za niego chciał zrywać z nią sojusz. Ale dobra. No, tak. No już kiedy zwasalizuje Oman, to wtedy Aka Cornelius straci potężnego dość sojusznika. No, a ja nie mam wojny z Delhi, więc Delhi może mi, wiecie. A spróbuj mi pozajmować moje prowincje. Ty, ten dziadek zajmuje moje prowincje. Ty, co on robi? Zajmuje moje prowincje w Delhi. Oby on poszedł tutaj tą kaluzę załatwić. No i zajęli moją... No i dobra, zdążę odciąć, okej. Okay. Spoko. Jak odetnę, to znaczy, że oni nie zajmą tej prowincji w claimach. Raczej. Nie no, nie mogą wygrać też za bardzo tej wojny. W sensie, jeśli chodzi o terytorialne posunięcia, bo... Czym oni bardziej się rozrosną, to ja będę miał większy problem kiedyś. No. Tak to wygląda. Oczywiście, jakie jest moje chęci są tutaj i tutaj będą chęci. No i dobra. Nie oddam tej ziemi, tej kaluzy, nie mogę oddać.
nie wierzę. Dobra. No, Deli mi pomoże oczywiście. No i właśnie to jest dobry, dobrze, jeżeli jakieś państwo ma wojnę z dwoma krajami. Bo wtedy właśnie tak się dzieje. Że ktoś zaczyna z dupy mi po prostu pomagać. Nie, nie przejdą 41 tysięcy. O kurde, oni idą tutaj. On nie powinien móc tu przejść przez ten fort, ty, poczekaj. Czy on może dojść, powinien móc dojść do tego fortu, ale nie powinien móc go oblegać. No i bardzo dobrze. Ktoś tam przyszedł na drugą stronę. A nie, Deli idzie na drugą stronę, no i dobra. No i okej, no jest dobrze. No nie wierzę z tą kaluzą, no ja nie mogę, że mi zajął kaluzę, dziadek. O, szykuje się flota na mnie, patrzcie. To jest na mnie flota. Też tego tak nie zostawię oczywiście. No dobra, mogę to tak zrobić.
Dobra, nie no, jeszcze trochę mi brakuje. Nawet trochę dużo mi brakuje. No mogę już zawrzeć pokój niby. Wow! Oni strasznie słabo sobie cenią swoje prowincje. Prowincja z fortem? No prowincja z fortem ile kosztuje? 10? No niecałe chyba nawet. No to bardzo nisko cenią sobie swoje prowincje. Adal, powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego po nich. A spokojnie, jeszcze Warscore wpadnie. Chyba, że te downy spisują ten z Horsanu. Spróbujcie tylko spisować to. Nie wiem, co ja zrobię. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, bo jestem ciekaw. No, te... O, jeszcze Deli! Pięknie, dzięki. Piękne dzięki, Deli. Zabieracie mi trochę Warscore, ale przeżyję. Bo kiedy zabierzecie mi, kiedy zawrzecie pokój, to wtedy oddacie mi tą prowincję. Jestem tego pewien nawet, przekonany jestem. Myślę, że zabierzecie sobie te prowincje, o i tyle. Pewnie. Przecież tak to mało prawdopodobne. Oman pewnie se to weźmie, albo coś. Bo ten fort jest jak taki wrzut tutaj, ten fort. Ten. Bo zawsze on mnie blokował do pójścia do przodu. Na Adal. Która to prowincja Staru? Gdzie ona, ta prowincja? Dobra, nie wiem, która to prowincja, szczerze mówiąc. Zawarli spokój z Beludżistanem. No i zabrali przy okazji połowę Beludżistanu, super. No i jeszcze zabrą kawałek tutaj, no to po prostu Akakonjuli jednak nadal się odbudowywuje i nadal jest prężne, silne i moim zdaniem będzie cisnęło w regionie. Może ma blisko teraz do Deli. No. Tylko najlepiej, żeby Horsan tu ich zablokował, ale... Mało prawdopodobne, żeby tak się stało.
Aha. Właśnie, że Adalowi jest dwa razy większe koszt odebrania prowincji, niestety. No dobra, to by się teoretycznie mi opłacało, ale... No nie opłaca mi się, po prostu i tyle. Nie opłaca mi się. Najpierw by było, jakbym zajął stolicę. Tylko, że Oman to robi, niestety. Mówię, czy mam jeszcze gdzieś jakąś armię? Tu mam jeszcze dwie armie. Konstantynopol mam 54 tysiące, ale nie będę tego nawet ruszał za bardzo. No, to jest odpowiedź mniej więcej na to, co robi Adal tam na dole. Wyścig zbrojeń, taki skromny. Bo oni, im wypadało no. To zniszczyć to, tą blokadę, zniszczyć im by wypadało. Tylko ja nie mogę do tego dopuścić za bardzo też. O, o, patrzcie. Ty, a jakbym coś takiego zrobił? No ale już się trzy prowincje da zabrać, więc okej. Bo muszę tą zabrać prowincję na pewno, bo mam misję na podbicie Hidżadżu, a te dwie prowincje, Kaluza i ta Napo, Khai, mi są potrzebne do tutaj sformułowania tego celu, bo tak, to jest... Tak, podbij Hidżadż, właśnie. Cele, Napoczy i Kaluza nie należą do Osmanów, właśnie. A powinny należeć, Hidżadż jest... etnicznie osmański. Teraz też powinno należeć do Turcji, bo po pierwszej wojnie światowej, kiedy rozpadło się Imperium Osmańskie, to należało do Turcji i Turcja ani za bardzo też nie przegrała wojny, po prostu postawiła się po złej stronie. I tyle. Tak naprawdę. Ty, oni spisowali już! Wow, spisowali, okej. Okay. No i jaka Koniuliu, tak jak myślałem, zabrało te prowincje wszystkie. No, a ja mam teraz... Ty, jakbym Oman wezwał do tej wojny. No, ale Oman się nie zgodzi, dlatego że... No, dlatego właśnie, że... Bo tak. Dobra, i teraz tak, wypadałoby zająć tamtą prowincję. Dobra, teraz się zmienia wszystko. I tutaj będę chciał zająć. A, czy już popatrz, mogę zarać cztery prowincje nawet. Nie gadaj, że spisowali. A, straciłem, bo Kaluza już nie była okupywana. No tak, straciłem tą prowincję, okej. Okay. Tak to wygląda niestety. Ale Aka Koniolił, kurczę, no teraz... Ale bardziej się na wschód przesuwa teraz, patrzcie, widzicie? No. Teraz nie jest tak kolorowy jak było wcześniej, bo... Mieli wtedy tutaj to, te zachodnie części i teraz czym bardziej się na wschód cofają, no to... No ale w sumie dla nich to też lepiej, bo ja odetnę ich od Rosji i Rosja nie będzie ich atakowała. Więc no, diabelski już mnie pewnie zaleje reputację, tak? No. A nawet jak sabotują reputację, to ja już sobie tak zrobiłem, że nawet by mi sabotowali, dwa kraje sabotowały reputację, to nic by mi się nie stało. Dobra, bo oni tutaj się odbudowywują powoli. O, Horsan mi przybył z pomocą w ogóle. Takie what the fuck.
Ajajaj. Ten świat jest beznadziejny. Znaczy to, ta forteca jest tyle oblegana po prostu czasu. Dobra, chwila, bo skończyła mi się Osmanli i mach Murat, pięknie. Dobra, dobrych mam władców teraz. 476 dni, to nie jest rekord. Kraków, pamiętamy, był bardziej dłużej oblegany, więc spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko działa. No i mam dobrze, że mam na razie dobrych władców i mądrych następców. To jest najważniejsze na razie. I oby ten, no oczywiście powołaj instytucję, wprowadzenie Gigi to jeszcze nie. No i właśnie. Okej, dobra. No a Belgistan jest prawie cały oblegnięty, że tak powiem. Dobra, ale teraz tak. No dobra, potrzebuję tej prowincji, potem tej prowincji. O nie! Vajajangar jakiś mi to zajmuje. A nie, dobra, Vajajangar jest po mojej stronie, to może mi odda. Jakiś Vajajangar mi zajmuje, kurde. Nie wierzę! Nie! Nie! Nie, co za zdrajcy! To jest kurna zdradztwo! Znowu! Spadaj, White Pisa robię takiego, że się w głowie nie mieści. Albo zrobię tutaj jakąś kolonię skromną. War Repsy, transfer siły. Dobra, transferu siły się nie da. Ale co za dziady? No nie wierzę. Kolejny raz zostałem oszukany. Też was tak oszukam. To bardziej was oszukam. Mam to gdzieś. Też mam jakieś minusowe, jakieś gówna. To ja mam teraz pokój z Adalem po prostu, super. I żadnej prowincji nie zająłem, znowu. Jakaś patologia, kolejny raz. Tak, super, ja takie coś robiłem, kurde. Teraz to już możecie se... Dobra, zobaczycie. Zobaczycie, kiedy to ja będę miał, będę przywództwo w wojnie. Nic wam nie dam, nic wam nie dam nigdy już więcej. Najbardziej patologiczny kraj, najmniej pomaga. A najwięcej co, oni ledwo podbili Beludżistan. Po prostu masakra. Z pomocą Deli, ledwo podbili. Więc co to jest w ogóle za państwo? Po co oni w ogóle pisowali z tym Adalem, ja nie rozumiem. Czy miałem już zajmować ten fort? I gdybym go zajął, to przecież już by, wtedy ja bym podpisał pokój, to byłby koniec. Tarifa, dobra, niech będzie. Nie mogę w to uwierzyć po prostu, to co się stało. Serio. Jestem strollowany. Po raz 50. Ale w tej serii to już ma po raz milionowy. Serio. Po raz milionowy tak się stało. Ajajaj. Coraz mniej państw w cesarstwie.
Austria przestała być cesarzem. A myślałem, że już Austrii wywalili z tego, ze świętego cesarstwa rzymskiego. Za agresywną ekspansję. Pamiętam, jak ja grałem kiedyś państwem cesarskim, to mnie wywali za agresywną ekspansję. Dobra, bo jak mam... Nie wierzę, ja w to po prostu nie mogę uwierzyć. Serio. Jeszcze ten Oman nie chce się zgodzić na wasalizację, to już kompletna po prostu masakra. Nie wiem, wyślę im dar taki, że będzie ich gospodarka kwitła, że nie powiem brzydko. Czy ja nałożyłem embargo na Oman, ale jestem idiotą? Tak, przez przypadek. No to super. Świetnie, świetnie. Jestem po prostu... Kocham, kocham wszystko. Czy nałożyłem to kujowy embargo przez przypadek? Po prostu co za masakra. Dobra. No błagam, czemu nie chcecie być przeze mnie zwasalizowani? No do jasnej cholery, proszę. A. Dobrze, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A, i po raz kolejny przepraszam was, że się tak denerwowałem w sumie jak zwykle. No ale chyba powinniście się już do tego przyzwyczaić, ale dobra. No kto mógłby się przyzwyczaić do czegoś takiego? Ale dobra, to nieważne. Myślę, że ten odcinek wam się spodobał. No i zapraszam was do następnych odcinków, cześć.